Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Matic Onyx i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Farming Sator 22, seria oczywiście M-Creek, kolejny dzień maratonu i zarazem ostatni, ponieważ już dzisiaj, jak to oglądacie, macie piąteczek, czyli no, do piątku miał być maraton, no i ten maraton dzisiaj się kończy, ale w dzisiejszym odcinku mamy ogólnie dużo rzeczy do zrobienia, ponieważ ogólnie, jak widzicie, znajduje się pod naszą olejarnią, którą zakupiłem w poprzednim odcinku, naszym fędziorem, nie bez powodu, ponieważ na przyczepie tutaj mam jeszcze, jak widać, 18 ton rzepaku i niektórzy powie, czemu tego nie wsypałem. Ano to z tego względu, że nie ma już jakby miejsca, znaczy to wsypywałem, bo ogólnie, jak widzicie, mamy sierpień, przewinąłem miesiąc. Czekajcie, teraz tak, zobaczymy, ile mi w tej chwili wejdzie. Czekajcie, musimy podjechać jakoś lepiej. O, dobrze, wsypiemy sobie na tył. Bo ogólnie przewinąłem do sierpnia, mamy sierpień dzisiaj, dużo roboty ogólnie. Tu się paletki, jak widzicie, respią, kurde, mi się tak porespiły ciulowo. O, i jeszcze zostało ile? 9 ton zostało. No i ogólnie niektórzy zapytają pewnie, ile tego rzepaku sypnęło, ponieważ sypnęło tego rzepaku naprawdę dużo. Także ogólnie tak, jeżeli chodzi tutaj o magazyn, jak widzicie, 144 tony maksymalnie wchodzi. Ogólnie wszystkich ton rzepaku, jakie sypnęło, no to sypnęło 150 czy 160, nie, 160 jakoś ton z tych dwóch sypnęło razem, nie? Także no dużo więcej niż mówiłem w poprzednim odcinku, że sypnie. Także tutaj tak to wygląda i wiecie co? Ja chyba zostawię tą przyczepę tu. Chyba, że no nie wiem, chyba, że po prostu wezmę. O kurde, pojawił mi się tutaj ten, no w ogóle fajnie wygląda ten olej, takie malutkie te. Pojawiły mi się to palety, to trochę ciulowo, musimy je przestawić, bo nie mogę normalnie stąd wyjechać. Niech one się nie respią, bo jak chcę tu odjechać, kurde. Dobra, odjeżdżamy. Te 9 ton, co mamy na przyczepie, to po prostu wysypię do silosu. No jak będzie tutaj miejsce, no to z powrotem przywiozę, także no tyle rzepaku, co zasiałem, wystarczająco wystarczy, myślę, do kolejnych żniw, tak mi się wydaje. Także trzeba będzie siać po tyle mniej więcej, co zasiałem w tym sezonie. Skosiłem te dwa pola poza odcinkiem, nagrałem ten odcinek ogólnie w środę, miałem go nagrać wczoraj, ale że musiał save'a ogarnąć, także trochę czasu mi to po prostu zajęło, ale już tam wiecie, tak to już wygląda. Także my sobie jedziemy i ogólnie dzisiaj żniwa, tak jak mówię, rzepaczku, znaczy nie rzepaczku, tylko pszenicy. Rzepak już cały jest koszony. Dzisiaj pszenica już jest dojrzała, więc dzisiaj zajmujemy się koszeniem pszenicy, ale oprócz tego będziemy sobie talerzowali oraz prasowali. Także no dzisiaj ogólnie no dużo jest roboty właśnie w tym odcineczku dzisiejszym. No i to sobie wszystko dzisiaj ogarniemy właśnie, ponieważ ogólnie poza odcinkiem, no to dokończyłem tą akcję gnojówka i tak dalej, dokończyłem rzepak, trochę czasu mi to zajęło, więc po prostu nagrałem to dzisiaj jeszcze i muszę to od razu zrenderować, wam powrzucać. Jeszcze będę, mam do wrzucenia jeszcze na jutro odcinek i jeszcze właśnie ten, co teraz nagrałem, także dwa odcinki jeszcze do zrenderowania i wrzucenia będzie. Także tak to tutaj wyglądamy, sobie tutaj jedziemy, skręcamy i będziemy mogli sobie to, no wysypię to od razu może do silosu. I najwyżej postawimy tutaj tego fenda, żeby mieć po prostu przyczepy na tą pszenicę, w sensie dwa zestawy z przyczepami. Bo tam jedna już stoi, ale tam dwie nie zaszkodzi. Dobra, to sobie skręcamy, bo żebym się rozpędził. Więc teraz tak, musimy wysypać sobie ten rzepak szybko. Dlatego sobie teraz to zrobimy. O, dobra, no pimpuś co łazi. No pimpuś, bo cię rozjadę, uważaj. Kurde. Czekajcie, teraz musimy sobie kierunek rzutu ustawić. Dobra, nam się wyładowuje. O, i będziemy mieli kolejny tutaj zestawik fajny, także myślę, że spoko. No, także my sobie teraz lecimy. Ogólnie też to, czekajcie, co jeszcze miałem takiego powiedzieć, bo już zapomniałem, miałem coś ważnego powiedzieć, ale na chwilę obecną zapomniałem, jak to zwykle, więc jak sobie przypomnę, to wam powiem. Bo miałem coś powiedzieć, ale żebym zapomniał po prostu. Związanego z M-Creekiem tutaj, tylko nie wiem co.
miałem powiedzieć. Mam to na końcu języka, ale tak to czasami jest. Dobra, ogólnie tak, na początku zajmiemy się tutaj koszeniem tej pszenicy, bo już jak widzicie poza odcinkiem zacząłem sobie tutaj kosić, żeby to obkosić, żeby mieć stawiać gdzie te przyczepy i tak dalej, więc myślę, że możemy sobie tutaj zasiąść do kombajnu i zacząć te koszenie nasze. O, proszę bardzo, jeszcze nam się wysypuje pszenica. Także już wysypiemy i będziemy mogli sobie kosić. A, już wiem co ten, sobie przypomniałem. Co miałem mówić. Ogólnie dzisiaj miałem wypożyczać drugi kombajn na testy, ale zrezygnowałem z tego jakoś, bo no, stwierdziłem, że to jakieś takie, w sensie, no nie wiem. Po prostu miałem taki zamysł, żeby na dzisiaj, żeby dzisiaj zrobić cały odcinek ze żniw i żeby właśnie wypożyczyć drugi kombajn, ale że znalazłem jeszcze inne prace i tak dalej, to stwierdziłem, że jednak nie będę wypożyczał tego drugiego kombajnu. Bo ogólnie też miałem zamysł, żeby dzisiaj kosić sorgo, bo sorgo też jest dojrzałe, ale że koszę na jeden kombajn, to jednak będę tylko dzisiaj pszenicę kosić, sorgo skoszę po prostu w kolejnym odcinku. Więc takie właśnie miałem plany, że jakbym pożyczył ten drugi kombajn, to bym jeszcze dzisiaj sorgo pokosił. Ale już po prostu, już to zostawię w kolejnym odcinku najprawdopodobniej. Znaczy nie w kolejnym, tylko może za dwa odcinki, bo kolejny odcinek najprawdopodobniej będzie odcinkiem specjalnym z tej akcji kiszonki na MP. Także to już będzie właśnie po weekendzie, najprawdopodobniej w kolejnym tygodniu, w ostatnim tygodniu wakacji pojawi się właśnie ten odcinek. Sam nie mogę się go doczekać, szczerze mówiąc, bo będzie to fajny, dobry odcinek, mi się wydaje. Także no, a my sobie teraz w chwili obecnej kosimy tutaj tą pszeniczkę. Pszeniczka ładnie sypnie, także bardzo mi się to oczywiście tutaj podoba. Także kosimy tutaj pszenicę piękno bożą. Boże, w ogóle to paliwo już tutaj się kuncić będzie w tym kombajnie, żeby było zatankować w sumie. Tutaj jak widzicie dokończyłem tą gnojowicę. Dzisiaj będziemy te pole sobie talerzowali, bo stwierdziłem, a to talerzowanie nagram, bo dawno nie było. Więc nagram sobie dzisiaj talerzowanko, prasowanko. Takie wiecie, prace fajne. Myślę, że spoko. Miałem dzisiaj jeszcze robić obornik, ale już stwierdziłem, że to za dużo wszystkiego, nie chcę wszystkiego naraz robić, nie? A jak mam robić obornik, to najlepiej, żeby na to przeznaczyć co najmniej połowę odcinka, nie? Także obornik też się na pewno pojawi, ale nie dzisiaj. Ale na pewno w tym sezonie się pojawi jeden odcinek z obornika, gdzie kupimy sobie tą ładowarkę kołową. Też, bo do niej wchodzi 8 ton obornika, w sensie w łyżkę, także jest to dużo. Także na pewno sobie kupimy i zrobimy tą akcję obornik, bo obornika mam sporo. Dosyć, nawet czekajcie, sobie zobaczcie tego obornika. A, tutaj nie piszę przecież, musiałbym sobie pójść i zobaczyć w tym. Dobra, mniejsza o to. Później się pójdzie zobaczyć ile obornika mam. A tam trochę jest, wystarczająco myślę na jakieś mniejsze pole, żeby coś zrobić. Zaraz pójdziemy, później to zobaczymy ile obornika jest. Dobra. Tutaj poprzeczniaczek zrobiony 50% jest. No tutaj pszenica sypie najlepiej jak może, no bo wszystko jest zrobione na maksa. Także jest tutaj plon 100% tak zwany. Więc spoko, ale jeżeli chodzi o rzepak, to i tak się, powiem szczerze, nie spodziewałem, że aż tyle tego rzepaku sypnie, bo sypnęło go 160 ton. Coś koło tego, 150-160, coś mniej więcej takiego. Tego rzepaku wsypałem. No nawet cały mi nie wszedł do tej olejarni, ale mimo, że były te chwasty, to sypnęło dużo tego rzepaku. Jestem ciekaw ile więcej by sypnęło. Znaczy pewnie mega dużo więcej by nie sypnęło rzepaku. Może z 20 ton by więcej sypnęło, bo nie więcej. Chociaż no nawet, chociaż nie wiem. Ale na 160, no to myślę, że 180 by sypnęło, jakby chwasty były usunięte, bo chwasty chyba 15% usuwały, coś takiego, nie wiem nawet szczerze. Także niewielka jakaś tam mega różnica w sumie. Także no. Ale szczerze mówiąc, ten olej robi się w miarę szybko, bo na przykład przez ten miesiąc zrobiło mi się tam ile? 4 palety chyba. No 4 palety, a jedna paleta jest ze 4 koła, więc tak naprawdę mamy 16 tysięcy za miesiąc. Także no moim zdaniem są to nawet dobre pieniądze jak na olejarnię. Rzeczywiście. Także no widać, że będę zarabiał na tej olejarni dużo. Też fajnie, bo z tej olejarni można, do tej olejarni można też słonecznik wsypywać i robić olej z słonecznika oraz z oliwek. Także jak w przyszłości będę miał oliwki, to na pewno te oliwki będą szły
też do olejarni. Tylko to tutaj jest tak, że jest to podzielone na przykład, nie tak jak jest z mąką, że czy wsypiemy pszenicę, czy jęczmień, to i tak jest ten sam rodzaj mąki. Tylko tutaj jest rzeczywiście różnorodność, bo w sensie chodzi mi o to, że jak wsypiemy rzepak, to będzie olej rzepakowy, a jak będzie z oliwek, to będzie oliwkowy, więc jest to fajne. Szkoda, że w mące tego nie zastosowali, ale trudno. Dobra, czekajcie, trzeba się wysypać, bo już jestem pełny. Dobra, wyłącz ten kumbaj na chwilę, kurde. Idziemy, musimy przeprowadzić ciągnik. Się wysypiemy od razu. A jestem ciekaw, ile pszenicy z tego pola sypnie. No, trochę powinno sypnąć. Myślę, że 150 ton minimum sypnie. No, z tego pola, bo tu ile? 13 hektarów, no to 150. Nie no, może. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Chociaż nie, no tutaj zobaczcie, ile ukosiłem, a już tak naprawdę będzie 27. No to 150 to średnio bym powiedział, że to było. 150 to raczej nie będzie. Chociaż mogę się jeszcze zaskoczyć, nie? Także wiecie, na przykład z rzepakiem się zaskoczyłem, bo powiedziałem, że będzie ze 100 ton, a było 160, no to tu mówię, że będzie 150, to może być mniej albo podobnie, nie? Nie no, bo mówię, 150 to jest góra. Więcej tu nie ma opcji, żeby tej pszenicy było, nie? No ale to się okaże. I tak dzisiaj tego na odcinku jak zwykle nie skończę, standardowo jak to na tej serii. Coś zacznę, to i tak nie skończę, bo te pola to są wielkie jak... Nie będę mówił co? Po prostu. No, także... Tak to tutaj wygląda. Może już 20 minut odcinka mam, ale to szybko i leci. No to jeszcze zrobię z dwa przejazdy i będę szedł robić kolejną robótę, myślę. No. No nie wiem, zatrudnimy tu pracownika, ale w sumie nie jest obkoszone, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak szczerze, żeby go zatrudniać. Bo zaraz tu będzie jakiś karpagany odwalał i w ogóle, to masakra by była. No. Także no, może teraz część na trochę narzekanko, może trochę teraz ponarzekam, więc na co mogę ponarzekać, to na to, że jest gorąco znowu. Ale to w sumie mówię teraz w każdym odcinku. Nie wiem, czemu się powtarzam. Nie no, bo mi to przeszkadza po prostu, dlatego się powtarzam. Ten gorąc, bo normalnie jest... Jak jest gorąco, to człowiekowi się odechciewa cokolwiek robić, nie? Nawet gdy ma zapał czy coś, no to jak jest gorąco, to się nie chce. Najchętniej to by człowiek leżał na dupie i... No, leżał na dupie. Na plecach. I dupie. I miał wywalone, nie? Ale to... Wiecie. Zapewniłem maraton, obiecałem, zrobiłem, nie? No bo już nie wiem, co by miało się stać, żebym tego nie wrzucił. Dzisiaj to renderuję, wrzucam i mam dosyć. Jestem ucieszony, że się jednak udało tutaj to zorganizować, ten maraton. Szkoda, że tylko się poprzednio nie udało w poprzednim tygodniu przez ten głupi ruch. No ale lepiej zrobić to było... lepiej odpuścić i zrobić później to lepiej niż na siłę i zrobić to gorzej. O, tak powiem. Ja takie podejście zawsze miałem, że nie ma sensu robić na szybko, na siłę, bo to źle będzie wyglądało i wychodzić, więc lepiej zrobić tak, jak zrobiłem. Co odpuściłem i dopiero następny tydzień zacząłem z powrotem o po prostu, wiecie, odpoczęta głowa te sprawy, nie? To wtedy wkurzyłem się, więc to też człowiekowi się odechciewa. Ja nie lubię na przykład tracić czasu na coś, co... Nie mam na przykład tak rezultatów z tego, albo nie lubię powtarzać rzeczy czy coś. To jest takie irytujące, że masakra. Więc ja bardzo nie lubię tak właśnie, jak jest. Ale no niestety tak to już jest, ja nic nie poradzę. Jeszcze zaraz pójdę zobaczyć, ile rzeczywiście tego obornika jest. Bo jestem bardzo tego ciekaw. Ja tego obornika mam. A mi się wydaje, że trochę tych ton jest, bo przecież co prawda były wszystkie tony wywiezione w tamtym sezonie. Ale mi się wydaje, że trochę powinno być tych ton, bo no teraz tych krów mam 80, są wszystkie są dorosłe te krowy. Więc no myślę, że robię dużo obornika. Na pewno od następnego sezonu najprawdopodobniej mi się zwiększy dwukrotnie produkcja obornika z tego względu, że najprawdopodobniej w kolejnym sezonie wrócimy do hodowli świń. O których mówiłem już dawno, że wrócimy do hodowli i najprawdopodobniej w kolejnym sezonie do tej hodowli wrócimy. Kupię największą zagrodę, ogólnie osobną gospę wybuduję i tak dalej, największą zagrodę, żeby do tej zagrody wchodziło, nie wiem, dużo tych świń rzeczywiście.
No i będę ją karmić, będę te świnie oczywiście kupczą paszą, bo się nie opłaca swojego dawać w tym farmingu. No i będę miał też oczywiście łobornik, ale to też będę musiał potrzebować więcej słomy. Ale to słoma to tam nie problem tutaj. Na szczęście. Dobra. Mamy 10 sztuk w zbiorniku, więc od razu sobie to wysypiemy. Elegancko, żeby nam się to wysypało. I pójdziemy sobie zobaczyć od razu, ile rzeczywiście już tych ton mi naprodukowały. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, niech mi tutaj sypie mi pszenicę. My sobie pójdziemy zobaczyć, bo jestem aż strasznie ciekaw tego, ile tu rzeczywiście tego już jest obornika. No jest sporo. Kurde, ile to jest obornika? 120 ton, 124 tony. To na jakieś mniejsze pole wystarczy, nie? Tylko jakie to musi być małe pole, bo jak ja na polu to jest 50 pole, no to tam obornika nie starczyło. Tylko ja robiłem na dwie warstwy, nie? W sensie na jedno, no na dwie warstwy jakby. Bo jakbym na warstwy dawkę, może tak, nie, dawkę to powinienem powiedzieć. Tam się dwie dawki dawało, bo jakbym dawał jedną, to by starczyło, a wtedy dawałem dwie, więc nie starczyło. Więc ewentualnie jakbym miał robić na podobnym polu jak 50, to bym zrobił na jedną dawkę tylko, żeby po prostu starczyło tego obornika. Na dwie dawki, no to nie wiem, ile tych ton trzeba by było mieć. Więc wiecie, o co chodzi. No dobra, my sobie ogólnie lecimy teraz naszym masejkiem poprasować. Będę bawił się w kostki, nie chcę mi się w okrągłe. Wracamy do kostek, kurde. By to tam w paszowości dobrze mieszać było. No także tutaj sobie poprasujemy. Fajnie, bo kurde, nie muszę dzisiaj nigdzie jechać daleko, wszystko na miejscu. Tak to ja lubię. Dobra, teraz tak, tutaj trzeba wziąć to rozłożyć. O, składamy tu naszą prasę. Dobra. I włączamy. Dobra, prasuję, prasuję. Elegancko. No i możemy sobie tutaj prasować sobie elegancko. Dobra. Czekajcie, ja zobaczę jeszcze jakie mam kostki. Dobra, 240. Czyli największe jakie można. Bardzo dobrze. No więc my sobie tu prasujemy. O, proszę bardzo, tam pociąg w oddali jedzie. Boże. No. Może sobie tak szybko jadę. 20 na godzinę prasuję, czekajcie. Musimy sobie prędkość ustawić jakoś. O, mamy sobie 18 może. O. A to wiecie, tam nowy sprzęt to jest. Tam... To nie jest to polskie, to na naszych tych seriach polskich, gdzie tam wszystko ledwo się trzyma, bo mogło by się rozlecieć, a wolno jeździć. Tutaj wszystko takie, wiecie, nowoczesne. Ciul, że Masej ma już 91 minut o godzin. To tam, to jest nieważne, to dalej nowy ciągnik. Ale nie bez kitu, ja nie wiem, gdzie te 90 godzin ja zrobiłem tym ciągnikiem. Znaczy wiadomo, też pracownicy te godziny nabijają, ale i tak jakoś strasznie dużo tych godzin tutaj jest w ciągniku. No ale tyle, co się narobię tymi ciągnikami, to w sumie nie ma się co dziwić, że tyle jest. Może i stanąłem tym kombajnem oczywiście na pokosie, bo jakby inaczej musiałem stanąć na pokosie. Dobra, trzeba będzie go przystawić, ten kombajn, żeby on mi tu nie przeszkadzał. No ja bym zatrudnił tego pracownika, ale tam nie jest obkoszone, więc to, no mówię, nie jest to za dobry pomysł, mi się wydaje, żeby tu go zatrudnić, bo zaraz mi odpierdzieli jakąś manianę. A tego ja tutaj nie potrzebuję. Dobra, stanę po prostu tym kombajnem tutaj. Już nie będę go zatrudniał. Gdybym miał obkoszone poprzeczniaki i wszystko, bym go zatrudnił, ale tak to nie będę zatrudniał, bo mi tylko bałaganu narobił i będzie źle prasować. Bo posypuję tylko, kurde, pokosy wielkie jak Boxdel i kurde, będzie masakra. Nie no, nie wyzywam Boxdela, kurde. Bo chłopak tam ćwiczy i w ogóle schód ogólnie, moim zdaniem. Bo to widać, bo obserwuję ogólnie go. Także no, pozdrawiam. Nie żeby coś do niego miał, tylko tak podałem przykład, nie? No i oczywiście musiałem tym też stanąć. Czekajcie. Stawałem na tych pokosach jak... coś tych kostek? Trochę tych kostek też będzie. Przecież te kostki to mają po 9 ton, więc... W sumie nie będzie jedna za drugą tutaj wylatywać. O, weź tego GPS-a, o, proszę bardzo. No, dzisiaj na lajcie, kurde.
Już ostatni odcinek nagrywam, renderuję i wiecie, balanga dla mnie. I ku nic, a ja tam w górach będę se odpoczywał. Co prawda tylko na 4 dni jadę, bo w niedzielę już wieczorem wracam, ale wiecie, tak na zakończenie wakacji zawsze fajnie jeszcze gdzieś sobie wyskoczyć, bo nad morzem już byłem, to drugi raz bym nie jechał przecież. Także wiecie, dobra, tu 40 ton już zasypane, także dobrze. Nie no, 150 ton tu będzie bez problemu, kurde, to wielkie pole jest przecież. 150 ton to... Tu będzie i z 200 obstawiam, nie no, 200. A jakby spnęło 200 ton z tego pola, to bym miał... Byłbym silny, tak szczerze. Ej, ale to jest możliwe, tak szczerze. Bo jak 40 ton sypnęło z tylu, no mega dużo z nie nakosiłem. No to może i 200, nie no, nie wiem, kłóciłbym się z tym, czy 200 sypnie, ale... Może być tak, że z 200 sypnie. Bo to jest, przypominam, zrobione wszystko na maksa, więc tu wszystko jest możliwe. Że nawet i te 200 ton by mogło sypnąć. Nie pamiętam ile tutaj sypie z hektara w farmingu pszenicy. Jak masz wszystko na maksa, bo już zapomniałem, bo tak to bym obliczył, bo to jest 13 hektarów mniej więcej. Jakbym pamiętał, to bym obliczył ile może sypnąć, ale nie pamiętam ile ton sypało. Ale sypa... nie wiem ile, kurde. Ciul gobra. Nie pamiętam już, ile sypało to. Bo soi to sypało chyba 9, coś takiego. Nie wiem. W ogóle te sypania z hektara w porównaniu do Reala to śmiech na sali, bo tutaj wszystko sypie dwa razy lepiej niż w Realu. Tak słyszałem przynajmniej. Ja tam wiesz. To tam... Ja tylko tak słyszałem, nie? A to nawet do końca nie wiem. Się nie będę wypowiadał. No ale wiem, że w tym roku na przykład z moim kolegą gadałem jednym, co ma gospę i tak dalej. No to mówił, że dobrze sypała pszenica. Na przykład, także... No mimo, że nie było na wiosnę tych deszczy i było sucho, to w miarę niby dobrze te plony podawały. No ale co z tego, że plony podawały, jak rolnicy i tak będą to prawdopodobnie trzymali kolejny rok, bo nikt tego nie będzie chciał kupić, bo przecież przez te zboże z Ukrainy i tak dalej, no to nie ma zapotrzebowania i wiecie, po prostu wszyscy będą czekać, aż ceny urosną. No bo na przykład, czekajcie, teraz jest chyba po 700 pszenica, a była na przykład 1500, nie? I niektórzy pozostawiali, bo wiem, że niektórzy pozostawiali, bo mówili, że będzie lepsza cena. No i teraz po prostu płaczą nad tym, że wiecie, no kurde, była cena, każdy myślał, że będzie lepsza, a jak widzicie jest dużo gorsza, no bo mówię, po 700 pszenica, a była po 1500, no to wiadomo, jest wielka różnica. Ale naprzywozili tego wszystkiego i tak dalej, no i taka jest polityka, że tak to tu wygląda. Wszyscy będą teraz nie wiadomo ile czasu trzymać to u siebie, to zboża i tak dalej. No ale ogólnie w tym roku tak było, że na wiosnę jakoś tych deszczów nie było, tak było sucho, a dopiero teraz czerwiec, lipiec te deszcze poprzychodziły, nie? Więc trochę za późno te deszcze poprzychodziły, bo powinny być na wiosnę, a nie na lato. Bo już po prostu teraz za późno, bo teraz już żniwa były i wszystko. Więc to już po ptokach, że teraz te deszcze były. Znaczy w sierpniu to jest dobra pogoda, ale w lipcu często padało. Bądź co bądź. No w sierpniu to jest codziennie gorąco, przynajmniej u mnie. Bo w lipcu no to było, że jednego dnia było ciepło, drugiego było... Naprawdę, niektóre dni w lipcu potrafiły być naprawdę zimne, nie? Ja pamiętam jakoś na początku lipca, nie wiem, który to był, 8, 7, coś takiego? Nie wiem, ale pamiętam, że jakiś dzień jeden był taki zimny, straszny i tak nie dosyć zimny, to padało, normalnie czułem się jakby, nie wiem, kwiecień był, naprawdę. A na następny dzień już było 30 stopni, wywalone, kurde, było ciepło w ciulu, nie? No ale taka jest pogoda, no wiecie, ten klimat się zmienia i tak dalej. I wiecie, niby te lodowce topnieją, wszystko się zmienia. Niedługo to będzie, kurde, śnieg w czerwcu sypał. A kiedyś tak będzie chyba. Nic mnie nie zaskoczy chyba w tej pogodzie, no naprawdę, tak się klimat zmienił. Kiedyś na przykład zima to była zima, że było podobno, jak to zawsze dziadki opowiadały, że było 2 metry śniegu, wszyscy łopaty brały i odśnieżali, nie? A teraz to w zimę co? Napada troszeczkę śniegu, 2 cm raz na miesiąc i to jest zima, nie? Dla mnie zima, ja zawsze mówiłem, dla mnie zima jak ma być, to niech będzie śnieg, bo dla mnie zima bez śniegu to nie zima. O, tak wam powiem. Ja zawsze miałem takie przekonanie i
I takie zostanie w ogóle jakieś iu iu. To w grze jest ogólnie, to nie jest w realu. Normalnie tutaj w grze są takie dźwięki, bo tu jest koło miasta przecież jesteśmy. Zaraz, w tym mieście normalnie takie dźwięki są, oryginalnie. Więc beka. Ogólnie to jest straż pożarna, miałem nagrać ten dodatek. Więc może bym go nagrał na ten weekend, jeżeli zdążę jeszcze dzisiaj, żebyście mieli na weekend. Właśnie. No, ale to zobaczę, czy zdążę. Jak mi się nie uda, to trudno. Ale od następnego tygodnia, na następny tydzień to już będzie ostatni tydzień, że postaram się te daily jeszcze pocisnąć, odcinki takie najróżniejsze i tak dalej. No i już od września to będzie oczywiście. No nie będzie już daily, tylko będą odcinki co dwa dni, nie? No ale już, no wiecie. Tak będzie jak mówię, niestety i tyle, ale tak szczerze z jednej strony to nawet lepiej. Bo jak będą co dwa dni, no to będziecie mieli więcej czasu na obejrzenie, bo wiem, że w te wakacje to na przykład to widać, że w wakacje, no po wyświetleniach widać, że po prostu nie są te filmy oglądane, ale to jest u każdego tak, no bo są wakacje to wiadomo. Każdy siedzi na dworze, nie wiem, przed komputerem i to jest słuszne, nie? Ale akurat w wakacje mam najwięcej czasu, dlatego w wakacje robię daily, a na przykład nie kurde, nie wiem, w październiku czy marcu, czy tam nie wiadomo kiedy. Więc to już tak jest niestety. Dobra, czekajcie, musimy sobie to wywalić. Trochę tych kostek zrobiłem, ale już tutaj kmicie. Bo teraz polecimy sobie i potem żyjemy. Jeszcze. Właśnie tak rozgadałem, od 25 minut już ponad mam. Także tutaj sobie jeszcze trochę potelewizujemy i będę kończył dzisiejszy odcinek. No szybko minął, nie powiem. Ten odcinek. Także jeszcze sobie potelewizujemy tutaj po tej gnojowicy. Fajnie, nie powiem, teraz wygląda to. Zobaczymy, jak detalizowanie będzie wyglądało. Bo jestem aż ciekaw. Dobra, uwaga. Kurde. Dobra, musimy sobie tu rozłożyć to. Ej, mi się wygląda ta tekstura. Jeszcze tych, jeszcze te, ten. Wiadomo, krzaki, wszystko. Znaczy krzaki. Chwasty, nie krzaki. Ładnie to powyrastało, fajnie to wygląda. Takie talerzowanka to ja rozumiem. Dobra, czekajcie, musimy sobie o tak zrobić. O, nie elegancko. Dobra. Musimy sobie ten pomad ustawić na, o, dałbym sobie, nie wiem, na 18. O, dobra, niech będzie i tak. Dobra. No, i można talerzować tutaj elegancko. Kurde, poprzeczniaka. Dobra, w sumie to poprzeczniaka to na koniec zrobię. Nie będę teraz go robił. No, więc tutaj elegancko będzie stylizowane. Nie wiem, co jeszcze tutaj będzie siane. Jakby. No to się jeszcze zobaczy. Kurde, tu strasznie jest ciężko z nadwracaniem ten kurde harpę. Z tą talerzówką. O, dobra, zrobimy tak. I możemy talerzować dalej. O. No, zajebista talerzówka. Bo i szeroka, i taka fajnie, fajnie się nią robi. Robota idzie. Tutaj po takim ściernisku fajnie sobie przejechać. Nie wiem, co tu jeszcze będę siał. Tak jak mówię. Ale na pewno trzeba gdzieś coś, czymś tu przejechać, powiedzmy. Albo i nawet nie, zależy. Bo jak coś będę chciał siać siewnikiem tym do kukurydzy, to jeszcze trzeba by było tu kultywatorem przejechać, a już jak nie. A jak będę chciał tym normalnym siewnikiem, to już będzie można normalnie tu wjeżdżać nim, nie? Bo już jest ponowożone, stalizowane będzie. A że siewnik uprawowy, no to już tu będzie mógł normalnie sobie zasiać, nie? Może rzepak bym tu dał, nie wiem jeszcze co dam. Tak szczerze, nie wiem na jakich polach co będę siał jeszcze, bo nie mam planów siewów. No jeszcze nie zrobiony. No to dopiero jeszcze żniwa nieporobione, nie będę kolejnego planu robił. Chociaż no rzepak w sierpniu trzeba siać. Więc wiecie. No tak to jest z tym rzepakiem, że w sierpniu się kosi, w sierpniu się. Znaczy no w sierpniu się nie kosi, w lipcu się kosi, ale w sierpniu tak na przykład zawsze było, że pszenica się skosiło i szybko trzeba obrabiać, żeby zasiać rzepak, nie? To zawsze tak zapierdziel jest. Ale w gospodarstwie to zawsze był zapierdziel i to jest właśnie klasyk taki, można powiedzieć. Coś fajnego w sumie. Więc wiecie, o co chodzi. Dobra. A, to trochę tego stależuję, ja bym dokończył odcinek. Tak tego całego pola nie skończę. No to jest to, że na tej serii, żeby coś zacząć i skończyć, to nie wiem, jakie małe pole musiało być. To są po prostu te pola za duże. Wszystkiego trzeba po trochu zawsze, ale niczego tak naprawdę nie skończyć konkretnie. I to jest właśnie taki plus, co mi się podoba na innych seriach, że na przykład na tych małych polach, gdzie tam są i tak dalej, małe maszyny i małe pola,
to w stanie jestem, jak coś zacznę, to jestem w stanie skończyć. Tak wiele razy jest na sąsiada, na przykład, czy wieśniakach też. No ale tutaj to nie ma możliwości, nie? Musiał robić, nie wiem, połowę odcinka musiał robić chyba stależowania tutaj, żeby to stależować, ale to no nie ma sensu moim zdaniem. Bo to nie jest nie wiadomo jaka akcja, żeby przez połowę odcinka ją robić. Także wiecie. Dobra. Puszczamy. I talerzujemy dalej. Tutaj. Ej, ładnie to wygląda. Kurde, tak w ogóle w tych fastach, w tym... Widać przynajmniej teraz, że jest gnojowica zrobiona, a nie kurde wyglądałoby jakby było przed robieniem. Teraz jest ciemno i w ogóle w sensie ta tekstura tak ciemniejsza jest. Widać to po prostu i to jest fajne. I szapoba oczywiście dla twórcy tych tekstur właśnie. Także tak to tutaj wygląda. Dobra, na dzisiaj to chyba by było wszystko. Więc jeżeli ten odcinek wam się dzisiaj spodobał, tak na znaczy no nie na spontanie, ale chodzi mi o to, że taki dzisiaj bardziej lightowy, taki... No nie miałem konkretnych w sumie tematów dzisiaj, bo jak się nagrywa na zapas, to wiecie, w jednym odcinku wszystko powiem i później nie mam tematów, bo mam wyczerpane, nie? Tak to jest zawsze, jak się na zapas nagrywa, ale już od następnego tygodnia będzie znowu na bieżąco najprawdopodobniej, także będą tematy, myślę, wracają od następnego tygodnia wszystkie serie. Ja będę wypoczywał w górach sobie, no w chwili obecnej wypoczywam, jak to oglądacie. I od nowego tygodnia lecimy z powrotem ze wszystkim regularnie, ze wszystkimi seriami, grami i... No i odcinki z MKK oczywiście też będą się pojawiały, ale nie będzie już maratonu. Także no, to chciałem powiedzieć, dziękuję, na razie i cześć.